tablica po prawej stronie i po lewej stronie jest zatynkowany polichromia błogosławionego Świętosława i biskupa Stanisława. Świętosława Milczącego, tak? Tak jest, tak jest, tak jest. Po tej stronie, w środku, w tych, na tych ścianach też są polichromia. Tak, zarzucili. No, panie, panie, to szkoda. Ale teraz ileś tam milionów... Nie, to było przed wojną zarzucone. Przed wojną jeszcze. A dlaczego te polichromie tutaj są? Ta tablica jest 1603 rok biskupa Załuckiego. Zrobi się jakościowo, żeby było dobrze? Właśnie, to jest nieszczęście. Tak? Dlatego, że powinni odbudować, zbudować ten dom kultury, który mieliśmy w projekcie i tak dalej. Zin, Wajda, wszyscy w tym uczestniczyli. A oni powiedzieli, że nie lubią Zina, nie lubią nas i zrobili tak zwany MOK. Tam dziadostwo kompletne, ale to no co pan zrobił? Ale teraz jakieś pieniądze na rewitalizację tu tego rynku. Ale nie wiadomo, czy jak się znów nie dorwią ci, co zarabiają na tym. Tak samo jak zamiast. Panie, jeździłem do Warszawy do rektora Wasilkowskiego, bo on był właścicielem tego. I wykupiliśmy to. To zrobili z tego par, a nie zrobili tego, co potrzeba. Bo Świętosław jest oficjalnym teraz takim diecezjalnym, zagłębiowskim świętym. Biskupa Macharskiego na przewodniczącego. Ale naszym diecezji. To jest tak zwana ulica Gołębia. Ta. Bo Świętosław spoczywa w kościele mariackim. Spoczywał. Spoczywał? Tak, ale nie spoczywa. Nie spoczywa? Nie. To gdzie on jest? Gdzie on teraz może? Nie wiem. Nie wiadomo. Ale jest w każdym bądź razie w kościele mariackim, jak się wchodzi. I w zakrystii w kościele mariackim jest jego obraz na takim no, słupie. No, ale oprócz tego jest jego obraz też, jak się wchodzi. Po prawej stronie jest kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Tam jest Najświętszy Sakrament. Tak. I też jest obraz tam i modlitwa do niego. Możliwe, tak, tak. To, ale to teraz dopiero. Wiesz, panie, ja tam jeździłem przez 2 lata na te spotkania, ale... Bo Macharski wznowił jego proces i beatyfikacyjny, i kanonizacyjny tak, jednocześnie. Nie mianował do tej komisji. Ja tak? Byłem, oczywiście. Tylko, że wie pan, to trudno w ogóle coś, w ogóle ciężko. Jest potrzebny kult. To jest najważniejsza rzecz, bo... Ale kult był, panie, kult był. Myśmy tu mieli mszę, tu w kościele. Aha. Obrazek panu mogę dać, to wszystko jest, tylko, że... Ale to od niedawna ten proces jest wznowiony, bo ja się tym interesowałem akurat. Szkoda, że nie mam tej gazety, bo ja tam w gazecie omawiam to wszystko, jest to, muszę to gdzieś pozbierać do kupy. Ale to jeszcze nic straconego, bo teraz przepisy kościelne są takie, że jeśli jest po prostu taki kult trwający przez ileś wieków, to papież może kanonizować... Profesor Szelińska, myśmy tu wystawę zrobili przecież w naszym, profesor Szelińska jeździła do Rzymu, to wszystko było po... Ale co za diabeł w tym zatkwił, że to nie zrealizowano, to tego nie powiem. Bo to dzisiaj jest tak, że za wszystkim trzeba chodzić. I poza tym jeszcze proces, ale panie, proces kosztuje. Chodzić. Tam Macharski nas wezwał. Było spotkanie oficjalne. Byli księża krakowscy. To wszystko jest w dokumentach. Profesor Szelińska jeździła do Warszawy. Myśmy tu wystawę mieli na... Nie wiem. Nie, ja tego nie... Musi w kongregacji tych spraw kanonizacyjnych
Tam trzeba dotrzeć, kto się tym zajmuje i czy w ogóle się ktoś zajmuje. I trzeba do pewnych spraw wrócić, bo to musi być po prostu postulator, musi być taka osoba, która jakby no, ma wiedzę. Jak proboszcz, proboszcz Kościoła Mariackiego. Aha. Jak kardynał Macharski, no to ktoś może być jeszcze nad nim, już nikt. Nie? No nikt, ale to musi tej osobie zależeć na tym, żeby te sprawy doprowadzić do końca. Jak nam zależało, co tydzień jeździliśmy przez rok czasu tam na spotkania. Browar to był tu, nie? Browar jest tam po prawej stronie, jak chcecie podejdziemy tam. No podejdziemy, podejdziemy. A tędy zejdziecie. Ja tu od pana Henryka się dużo rzeczy dowiedziałem na temat... No. Procesu beatyfikacyjnego, tak? Świętosława. Ja byłem... Ty musisz w ogóle jakiś wywiad oficjalny z panem. Ja byłem powołany do komisji tej błogosławionego Świętosława. Jeździliśmy tam przez rok. Profesor Szelińska, mieliśmy tu wystawę. Ja wam tu jeszcze mogę się pokazać. Z panem Henrykiem, przyjdziemy tam do siedziby pana Henryka, pójdziemy do stowarzyszenia, tam nas już parę razy na kawie przyjmował i zrobimy oficjalny wywiad. Nagrasz cały ten. No, weźmie się ten obiekt, ten statyw. No. Się to nie ruszało. I tylko po Sławkowie, przed nie będziemy przechodzić. Teraz tylko jak tu wejdziemy, to możemy wejść albo do karczmy, no, albo do TMS-u i też kawę wypijemy. No. No nie ma problemu. No. Jest tylko kwestia wejścia. To jest ciekawy dom też. No właśnie, naszych znajomych. Z rodziny Szynkowskiej dom. A proszę zobaczyć, jak miasto zniszczyło ten dom. Już dachu nawet nie ma. Nie ma to. To było przy browarze coś? I to władze miasta to załatwiły. To są niepojęte. A co w tym domu było? To jesteś przy browarze było? Proszę pana, to był dom śliczny. Niedawno, jeszcze jakieś 8-7 lat temu. Widzicie, to są wały. Tu lecą wały. No. Aż tam lecą do fosy. I ten kawałek tu się został, bo tu nic nie pobudowali. A to jest wał. No faktycznie. O, psy czuwają. Ale w tym budynku, co było w tym budynku? W tym budynku to był dom rodziny Niewielskich. Czyli od browaru. Tych od browaru. I ten dom był śliczny. Do niedawna. I kto jest właścicielem tego domu? Miasto wzięło. I to za bezcen jakiś dom. Tam już to drogi wykonywało. To wziął i zaniedbał. Odebrało? Nie dało temu do końca, nie wiem. To musiał, ja tego już potem nie śledziłem. A co tutaj było? Właściciele tego browaru, nie pielscy. Tu poniżej browar właśnie. No to zrzucimy. No, dobrze, zejdźmy. No dobrze. A wrócimy tu przecież do tej drogi. Idziemy wszyscy. To nie było jakiejś karczmy przy browarze? W tym budynku? No, nie, raczej nie, ale... Nie można by... Tu był taki doktora Fromia, to jest wszystko w tej rodzinie. A tu doktor Guzikowski. Ten doktor Guzikowski był taki fajny facet, że on wybudował tą wieżę, ale to potem. Słuchajcie, to był piękny dom, który jest ogrodem. A wszystko jest zarośnięte, zdziczałe. No oddali gościowi ten teren za bezcen, za to, że on tam jakąś drogę robił. A ten facet, no wie pan, poszło. Browar lokalny mieć teraz, tutaj jakąś kartkę zrobić, taki ten, no, przy browarze takim, te lokalne... Słuchajcie, tu do niedawna był jeszcze wojny na wodzie, tam dalej niżej, to te wszystkie urządzenia były do... No.